Dzień dobry, kochani, w nowym, niespodziewanym daily vlogu. Dzień dobry, witam, jestem tutaj, witam. Ale zobacz, kochani, jakie dzisiaj mamy piękne słońce. Oggi una bella giornata, piękna pogoda dzisiaj. I dzień wolny. Wszystko jest zamknięte. Tak, bo poniedziałek. Powiem wam, że nie mieliśmy w planach nagrywania dzisiaj daily vloga, ale coś mnie tak naszło, mówi, wiesz co, może nagramy taki normalny, zwykły, codzienny vlog w wolny poniedziałek, który, poniedziałki wolne. Nie zdarzają się często. Na Stare Miasto. Tak, i postanowiliśmy skorzystać z tej pięknej pogody, bo przez cały weekend było szaro i zimno i jedziemy na Stare Miasto. Takie poniedziałki mogą być co tydzień. No nie? Bez pracy, wolne. Bello. No, ładna pogoda, słońce. Także jedziemy na spacerek na Stare Miasto. Słońce, no, nie bardzo słońce. No słuchaj, nieważne. Świeci. Andiamo. Samopoczucie jest dobre od samego rana. Także jedziemy, a wam życzymy miłego oglądania. Dzisiaj obiad jemy na mieście, jak to się mówi, i jesteśmy właśnie w restauracji Mąka i Woda. Zamówiliśmy już dwie pizze. Czekamy i zaraz wam pokażę, jakie pizze tym razem wybraliśmy. A wracając do domu, zatrzymaliśmy się na bazarku i kupiliśmy takie oto piękne białe lilie. I obowiązkowo dawka mojego nowego napoju kolagenowego. I zobaczcie, kupiliśmy na Starym Mieście dwa takie rogale świętomarcińskie. Nie będę was tutaj oszukiwać. 100% podróbka. Co prawda jeden rogal kosztował aż 5 zł i oczywiście po przekrojeniu okazało się, że nadzienia jest naprawdę bardzo, bardzo w nim mało. Nie wiem, co się stało w tym roku, a tak jak w zeszłym roku, obżarłam się, już tak brzydko mówiąc, tymi rogalami i to naprawdę trafiłam na bardzo dobre, chyba nawet w Lidlu i w takiej piekarni, która znajduje się tutaj koło naszego domu, to tak w tym roku, nie dość, że o nich zapomniałam, przegapiłam, nie znalazłam nigdzie, a jak już trafiłam, to na taką oto podróbkę. I moje pytanie do was, czy wiecie, gdzie w Warszawie mogę kupić z certyfikatem rogale świętomarcińskie jeszcze teraz? Dajcie koniecznie znać, będę wam bardzo wdzięczna. I tak, kochani, nowe paznokcie zrobione. Długa kąpiel zaliczona, demakijaż wykonany. A teraz zrobię coś, o co poprosiło mnie kilka osób. Kiedy pokazywałam wam wieczorną pielęgnację, wspomniałam wam wtedy o tym takim małym urządzeniu marki Mondonik. I dostałam propozycję, żeby wykonać dla was oddzielny film i pokazać wam, jak wykonuję przy pomocy tego czegoś masaż. Ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, że jakbym miała robić na ten temat oddzielny film, to nie wiem, czy w ogóle byście chcieli to oglądać. I zademonstruję wam, jak używam to urządzenie właśnie teraz, przy okazji tej mojej wieczornej pielęgnacji. I co robię? Tak jak wspomniałam, skóra jest oczyszczona, stonizowana,
Nakładam teraz serum. O, i zaczynam. Och, coś fokus gubi. Jestem. I zaczynam teraz masować skórę od szyi. Takim oto podciągającym ruchem. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale zobaczcie, ten masażer łapie skórę, widzicie to? Bardzo delikatnie i podciąga ją do góry. Teraz podbródek. To jest, słuchajcie, podstawa. Teraz nakładam drugą warstwę serum. Jak widzicie, na mojej szyi skóra troszkę szybciej i mocniej się czerwieni, ale to jest chwilowy efekt. Ja tutaj mam skórę zdecydowanie bardziej wrażliwą, jeszcze bardziej wrażliwą niż na mojej twarzy. Na zakończenie spryskuję twarz hydrolatem. Czekam chwilkę, aż hydrolat się wchłonie. I mogę dokończyć już moją pielęgnację, czyli nałożyć serum pod oczy, nałożyć krem pod oczy, maskę na całą twarz, kurację całonocną na szyję. Ale dzisiaj zrobię sobie jeszcze coś dodatkowego, bo jak zauważyliście, tutaj pojawił mi się dosyć mocny wyprysk. I zanim nałożę pielęgnację, zastosuję niebieskie światło, które wyciszy ten mój wyprysk. Poczekajcie. Teraz Wam pokażę. Wyciszemy wibrację. O, nie wiem, raczej nie będziecie tego widzieć, ale tutaj mamy, o, teraz lepiej. Niebieskie światło, proszę bardzo. Podziałam sobie tutaj właśnie na ten mój wyprysk. A jak będziecie pytać, już Wam wspominałam, to jest szczoteczka, szczoteczka Nuno marki Yasumi. No i tyle. Myślę, że czas najwyższy się pożegnać. Zaraz namówię masę, może byśmy obejrzeli jakiś film w telewizji. Jeszcze nie wiem co, zrobię jakąś herbatkę. Mam nadzieję, że się da namówić. A jak nie, to czas na kolejny odcinek serialu, który właśnie oglądam. A dokładnie Nawiedzony dom na wzgórzu. Rewelacja, gorąco Wam polecam, jeśli szukacie jakiegoś dobrego serialu. Także trzymajcie się kochani, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! Baby, I need more, I need more.